zawodami. Teraz bomber już świetnie dopasowany, bojowo nastawiony i zdobył tutaj trójkę. Czekamy na wyścig ósmy, kończący drugą serię zmagań. No i czekamy, co tak naprawdę nam tutaj pokaże Tomasz Golob, bo liczymy na to, że ta przerwa, którą miał od swojego pierwszego fatalnego wyścigu. No i Janusz Kołodziej też trzeba dodać. A wydaje mi się, że Tomek tutaj po pierwsze, że znalazł już jakieś rozwiązanie, aby ten motocykl zachowywał się tak, jak on by sobie tego życzył. A i tor na pewno w tym momencie będzie to Tomaszowi zdecydowanie bardziej sprzyjał. A więc trzech naszych reprezentantów, team Tomasz Gaszyński na pierwszym planie, Grzesio Rępała nieco dalej, ściskają kciuki za swoich. Chris Holter z czerwonym, Tomasz Golob w niebieskim, Janusz Kołodziej w białym i Holtański w żółtym. No i teraz jakie jest to wyjście? Tomasz Golob założy, tutaj na razie wypycha Janusza Kołodzieja i teraz wydawało się, że może próbować przyciąć, ale na razie wyprzedzony jest przez Runę Holtę, który tak go tam przesunął na wejściu, musiał uważać, musiał zamknąć gaz. Również Janusz Kołodziej, żeby gdzieś to wypchnięcie nie spowodowało jakiegoś spotkania z dmuchanymi bandami. No i niedobrze to się układa, bo Holder tutaj z pierwszego pola pokonał całą naszą reprezentacyjną trójkę. Drugi jedzie Runę Holta, trzeci Tomasz Golob. Wygląda to tylko minimalnie, nieco lepiej wizualnie niż w pierwszym wyścigu. A więc to jest druga faza poszukiwań, ale do tego złotego środka dzisiaj na Malile jeszcze, wydaje mi się, troszeczkę brakuje. Mniej ciekawe zawody się zrobiły, bardzo duże odległości między zawodnikami. Nie ma tutaj walki poza pierwszym wirażem, poza wejściem w drugi łuk. Kończy się druga seria ósmym wyścigiem. Trzy punkty zapisują mechanicy w tej chwili Chrisa Holdera. Dwa punkty przybywają Holtańskiemu. Jeden punkt dziewiczy dla Tomasza Goloba w dzisiejszym turnieju, a zero niestety w dorobku Janusza Kołodzieja, a więc i Janusz, i Tomasz mają po dwóch wyścigach po jednym punkcie. Słabizna. No, słabizna, ale też trzeba powiedzieć, że cała klasyfikacja jakby nam się nieco zagęści póki co, bo liderzy całej klasyfikacji, myślę tutaj o Hancocku i Tomaszu Golobie, dzisiaj raczej występy póki co notują bardzo słabe. A w tej chwili widzimy, że Jason Crump z kompletem punktów w pogoni za tą czołówką. Dobry wyjazd Tomasza Goloba, ale tutaj, kiedy trzeba było wyłamać motocykl, no właśnie, czy znowu za mocny, czy tym razem za słaby ten silnik? Myślę, że tam gdzieś zabrakło na tym dojeździe, o właśnie, w tym momencie gdzieś tam zabrakło chyba mocy. Tutaj też jeszcze drobny błąd, no nie zbiera się ten motocykl chyba tak jak powinien. No i tutaj przygody w drugim wirażu, wjechał mu Holtański. Tak wyścig się ułożył.